Szanowni Państwo, za moimi plecami największy prezentowany przez nas ciągnik na targach Polagra Premiery 2018. Ciągnik Massey Ferguson 7722S. W rok 2018 weszliśmy z całkowicie nową ofertą ciągników spełniających nową normę homologacyjną, a zatem ciągniki zostały dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów i przy okazji też wykorzystaliśmy tą okoliczność na zmianę wizerunkową, na zmianę designu. Tą zmianę widać bardzo dobrze na zewnątrz, na masce, poprzez zastosowanie nowych oznaczeń modelowych, nowych oznaczeń przekładni napędowych oraz nowe oświetlenie. W prezentowanym modelu mamy pakiet oświetlenia LED, czyli mamy oświetlenie robocze technologii LED w dachu kabiny oraz światła montowane w górnej części maski silnika. Moc maksymalna tego ciągnika wynosi 215 koni mechanicznych, a moc z układem EPM, czyli ze chwilowym wzrostem mocy podczas pracy w bardzo trudnych warunkach, wynosi 240 koni mechanicznych. Ciągnik ten wyposażony jest w silnik 6-cylindrowy o pojemności 7,4 litra. Prezentowany ciągnik po otwarciu maski składa się z jednego elementu. Uzyskujemy swobodny dostęp do wszystkich podzespołów silnika. I tak od frontu mamy filtr powietrza. Za filtrem znajduje się pakiet chłodnic. Pakiet chłodnic został w taki sposób skonstruowany, iż pomiędzy chłodnicami mamy bardzo dużo miejsca, żeby włożyć pistolet i wydmuchać chłodnicę sprężonym powietrzem. Ciągniki Massey Ferguson serii 7700S są dostępne z całkowicie nowym układem amortyzacji przedniej osi. Układ amortyzacji składa się z dwóch siłowników hydraulicznych połączonych ze sobą w układ za pomocą trzech amortyzatorów hydropneumatycznych. Jest to układ całkowicie bezobsługowy, czyli nie mamy żadnych punktów obsługi, żadnych punktów smarowania. Ponadto skok amortyzacji w tym ciągniku wynosi 14 cm. Jest to bardzo duży skok, zapewniający bardzo wysoki komfort podróżowania, również po bardzo nierównych drogach. Taki ciągnik możemy wyposażyć w przedni podnośnik fabryczny. Jego udźwig wynosi 4 tony. Również możemy zamówić z wyjściami hydraulicznymi z przodu. Możemy również mieć przyciski, które służą do podnoszenia i opuszczania tego podnośnika z zewnątrz. Ciągnik Massey Ferguson 7722S wyposażony jest w przekładnię napędową Dyna 6. Przekładnia ta posiada 6 półbiegów w 4 grupach biegów, a zatem mamy 24 przełożenia do przodu, 24 przełożenia do tyłu. Zmiana kierunku jazdy odbywa się bardzo komfortowo za pomocą dźwigni Power Control umiejscowionej z lewej strony koła kierownicy. Ciągnik posiada również w standardzie funkcję Auto Drive. Jest to automatyka zmiany przełożeń, a zatem ciągnik będzie zmieniał przełożenia w zależności od obciążenia, jakie jest. Także dzięki temu uzyskujemy bardzo komfortową obsługę, szczególnie przydatną podczas prac transportowych. Jak Państwo widzą, jest to bardzo duży ciągnik. Rozstaw osi wynosi w nim 3 metry. Że mamy bardzo duży rozstaw osi, gwarantujący nam bardzo stabilną i równą pracę z bardzo dużymi maszynami zaczepionymi na tylnym podnośniku. Układ hydrauliczny tego ciągnika składa się z pompy hydraulicznej tłoczkowej o wydatku 110 litrów na minutę. Opcjonalnie możemy taki ciągnik wyposażyć w pompę o wydatku 150 litrów na minutę lub trzecia możliwość to jest pompa hydrauliczna 190 litrów na minutę dostępna z przekładnią bezstopniową Dyna VT. Udźwig tylnego podnośnika w tym ciągniku wynosi 9 300 ton. Wyposażony został w 4 pary wyjść hydraulicznych. Bloki zaworów mają bardzo fajną funkcję. Mamy tutaj taką dźwigienkę, za pomocą której luzujemy ciśnienie. Także podłączanie przewodów będzie bardzo łatwe i komfortowe. Ciągnik posiada z tyłu 3 zaczepy. Górny regulowany wysokościowo. Ponadto u dołu możemy zamontować zaczep typu Piton Fix, dolną belkę polową lub zaczep kulowy. Na błotnikach tylnych mamy przyciski służące do obsługi tylnego podnośnika, podnoszenie, opuszczanie. Mamy przycisk do włączania, wyłączania wałka WOM i ponadto mamy przycisk służący do sterowania jedną parą wyjść hydraulicznych. Kabina w tym ciągniku została wyposażona w aktywną amortyzację.
Amortyzacja ta dostosowuje się do warunków pracy maszyny, a zatem w zależności od warunków, w jakich pracujemy, dostosowuje stopień amortyzacji do potrzeb wykonywanej pracy. W tym ciągniku mamy dwie możliwości regulacji kolumny kierownicy. Jest to regulacja kąta pochylenia i regulacja teleskopowa. Regulując teleskopowo, przemieszcza się również deska rozdzielcza, także mamy dobrą widoczność na elementy, na kontrolki, które znajdują się w desce rozdzielczej. Dźwignia rewersu elektrohydraulicznego, dźwignia power control została umieszczona po lewej stronie koła kierownicy. Tą dźwignią mamy możliwość zmiany kierunku jazdy, zrzucenia pozycji neutralnej, czyli zatrzymania ciągnika, i ponadto możemy zmieniać przełożenia, czyli możemy w ten sposób przyspieszać, w ten sposób zwalniać. Z prawej strony kierownicy mamy prostą klawiaturę, która służy do obsługi wyświetlacza SIS. Jest to tutaj ten ekran w desce rozdzielczej. Jest to ekran pokazujący informacje dotyczące obsługi tego ciągnika i ponadto w tym ekranie możemy programować parametry pracy tego ciągnika. Mamy podłokietnik połączony z joystickiem Multipad. Jest to joystick służący do obsługi wielu funkcji. Wszystkie funkcje, które obsługuje się najczęściej, zostały umiejscowione w tym joysticku, a mianowicie mamy w nim możliwość zmiany kierunku jazdy, tutaj w tym przycisku pomarańczowym. Możemy włączyć sekwencję czynności wykonywanych na uwrociu pola. Mamy przycisk aktywacji prędkości obrotowej silnika, przycisk włączania wałka WOM, przyciski służące do obsługi tylnego podnośnika, przyciski C1, C2, jest to tempomat prędkości jazdy, i w niebieskich przyciskach mamy obsługę jednego zaworu hydraulicznego. Ponadto w kolejnych miejscach na podłokietniku mamy zlokalizowaną również obsługę tylnego podnośnika, gaz ręczny i dwa przełączniki fingertip służące do obsługi dwóch elektrozaworów hydraulicznych. Funkcje, które są troszeczkę rzadziej używane, zostały umiejscowione na prawej konsoli. W tym miejscu mamy panel służący do obsługi funkcji autodrive. Tym pomarańczowym przyciskiem przełączamy obsługę z obsługi manualnej w joysticku do obsługi przekładni automatycznej, czyli przełączamy na tryb jazdy z pedału gazu. Tymi suwakami regulujemy sobie przełożenie, do którego chcemy się rozpędzić, oraz obroty silnika, powyżej których ciągnik będzie zmieniał przełożenia. Ponadto mamy tutaj funkcję automatycznej zmiany przełożeń w zależności od obciążenia, z jaką będzie pracował ciągnik. Przechodząc dalej, mamy kolejne dwa przełączniki fingertip do obsługi trzeciego i czwartego zaworu hydraulicznego. Mamy przycisk służący do odblokowania wyjść hydraulicznych i ponadto przycisk służący do regulacji przepływu oleju hydraulicznego. Jeszcze bardziej na prawo, przełączniki do obsługi szóstego, siódmego i ósmego zaworu hydraulicznego. W naszym przypadku ten ciągnik jest wyposażony w przedni TUS i dwie pary przednich wyjść hydraulicznych. Te przełączniki służą do obsługi właśnie tych elementów. Dalej mamy dwa włączniki służące do załączania wałka WOM. Tym załączamy tylny wałek WOM, a ten przełącznik służy do załączania przedniego wałka WOM. Dodatkowo mamy przycisk auto służący do załączenia automatyki wałka WOM. Po aktywacji tej funkcji ciągnik automatycznie po opuszczeniu tylnego podnośnika włączy nam wałek WOM i analogicznie po podniesieniu tylnego podnośnika wałek WOM się wyłączy. Na prawym słupku mamy na początek zestaw przycisków służących do obsługi kilku funkcji. Na początek regulacja twardości amortyzacji kabiny, włączanie funkcji speed steer oraz włączanie prowadzenia równoległego, czyli prowadzenia przy wykorzystaniu układu nawigacji. Następnie włączanie i wyłączanie amortyzacji przedniej osi, włączanie blokady mechanizmu różnicowego na stałe i z funkcją automatyczną. Podobnie włączanie przedniego napędu na stałe i z funkcją automatyczną oraz włączanie świateł. Wyżej mamy stacyjkę. Następnie, przechodząc jeszcze dalej wyżej, panel z potencjometrami do obsługi układu EHR, wybór prędkości wałka WOM. 540, 540 eko, 1000 lub 1000 eko, w zależności jaką konfigurację w ciągniku mamy wybraną. No i panel służący do załączania świateł roboczych. Jak już wspominałem, w tym ciągniku mamy światła robocze w technologii LED.
Dalej w dachu kabiny mamy zamontowany schładzany schowek i w tej części radio oraz panel od klimatyzacji i ogrzewania. W porównaniu do ciągników masy Ferguson oferowanych w poprzednich latach, producent zmienił kolorystykę wnętrza, a mianowicie podłokietnik, joystick zyskał czarny kolor, a fotel operatora i fotel pasażera zostały ciemniejszą tapicerkę. Ma to tutaj na względzie to, aby tapicerka ta tak szybko się nie brudziła. Całkowitą nowością w ciągnikach masy Ferguson, dostępną od modeli produkowanych w roku 2018, jest nowy terminal o nazwie Fieldstar 5. Jest to kolorowy wyświetlacz dotykowy, którego obsługa wygląda podobnie jak w tabletach czy smartfonach. Jest to terminal służący do obsługi maszyn obsługiwanych przez gniazdo Isobus. Ponadto obsługuje układy nawigacyjne, układy prowadzenia równoległego. Dodatkowo mamy tutaj też możliwość podłączenia kamery.